Jesteśmy w Merano, miasteczko we Włoszech, u podnóża gór, ale trafiliśmy na bardzo gorącą pogodę. Jest 7 wieczór i jest 35 stopni. Ludzie chłodzą się w rzece. No to chyba najzimniejsze miejsce w tym miejscu. W Merano są termy z wodą termalną, bardzo fajne. Hotel, no i cała otoczka, podobnie jak w kurorcie uzdrowiskowym. Kurort jest od XVIII wieku, przybywa tu cesarzowa Sisi i chyba wiele znanych, sławnych i bogatych. A teraz my jesteśmy. Piękne widoki, ale najpiękniejszy szum rzeki, w której jest chłodna woda. Ale też w miarę ciepło. Ale idziemy dalej. I schodzimy z deptaka w głąb miasteczka na ulice handlowe. A tu żółte kawałki plastiku łapią słońce i udają, że świecą. Są tu pasaże handlowe, niestety wszystko do 19:00, ale wiele rzeczy w dobrym gatunku można kupić w dobrych cenach. Także jak ktoś chce się okupić w odzież, to tu nie jest złe miejsce na takie zakupy. O 19:00 sklepy pozamykane, tylko restauracje. Pełne ludzi, mimo upału. Jest kościół z fontanną, wodopojem. Tak wędrujemy uliczkami Merano. Ania robi zdjęcia, czego może. Most z czasów CK Monarchii. A z mostu piękny widok na chmury i słońce za nim. Z jednej strony zabytki pięknych czasów, a z drugiej strony milutka rzeczka. No taki typowy klimat uzdrowiskowy z XIX wieku. Idziemy wzdłuż rzeki. Ciekawy mostek. I zobaczymy, co za mostkiem. Pewnie tam w dali zameczek widać. Pewnie do niego zaraz dojdziemy. No i zobaczymy, co za mostkiem. A za mostkiem równie piękny widok. Tu też przy moście gigantyczny modrzew. Zaszliśmy pod zameczek. Jak ten kamper tu wjechał, to nie wiem.
bo z jednej strony wąska uliczka, a z drugiej jeszcze węższa. Ale wszystko możliwe. A tu pomnik cesarzowej Sisi z marmuru. Wieczorem Merano ciągle żyje. Bo ja się supał, to nawet nad rzeką siedzą wszyscy ludzie. Camping Merano. Bardzo ładne toalety, czyste porcele. Czyste toalety, ładne porcele. Bar. Basen. Z sauną. Ładne widoki. I pakujemy się i będziemy już jechać stąd.